Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z LEGO Ninjago Shadow of Ronin. Zaczynamy, słuchajcie, kolejny etap. Musimy chwycić w końcu tego Ronina i pokazać mu, kto tu rządzi. Aha, czyli tutaj chyba wylądujemy na wyspie naszej i będę musiał się udać do kolejnej lokacji, bo widzę, że nie ma tutaj klocków do zebrania. Sonar, so good, destroy fire for in ball. We must take the eggs to the site of my old monastery. Once there, you can infuse your elemental dragons with the souls of the Fulcrum's guardians. Is this gonna hurt? I have no idea, but I'm sure you'll let me know, Jay. No dobrze, lecimy oczywiście na tą górę. Dobra, i jestem, moi drodzy, na miejscu. Chen Island, return to Chen Island. Zobaczmy, na czym polegać będzie nasza misja kolejna. True Ninja, 11 tysięcy klocków zdobyć. Dwa jakieś kolekcjonerskie klocki, chyba tak. Pokonać trzech przeciwników Jayem oraz Colem. Now call forth your elemental dragons. Dragon, it feels different somehow. Same here. Mine too. I think this is gonna work. I think we're gonna find where Ronin's taking the Primal Fulcrum. I think we're going to the most dangerous place in all of Ninjago. Is it too late to consider another plan? Are we sure that the elemental dragons know where they're going? We appear to be flying away from Ninjago. You know what? I think they do. This is the way to Chen's Island. Chen's Island? I don't think we're gonna get such a warm welcome when we arrive this time. I don't know. Might try setting fire to us. Yeah, looks like they started trying. We've got Nindroid jets incoming. And I guess the good news is we're definitely on the right path. Watch out. There are missiles coming from below. I'm heading down to sea level. No dobra, zaczynamy, słuchajcie. Mogę tutaj sterować dwoma smokami. Albo smokiem Jaya, albo smokiem Cola. Dobra. Oczywiście mam jakieś turbo do ładowania. Słuchajcie, super. Pięciu rozwaliłem, pięć takich myśliwców. Sześć już. Złap. Okej, chyba złapałem. Stone Warrior. Okej, na razie... O, dobra. Uzupełniło się. Super. Jakieś wiry przed nami. Ciekawy jestem, czy je ominę. Powinienem. Muszę uważać, bo mi się kończy po prostu ten pasek. I wtedy nie mogę strzelać z tych różnych takich promieni. No ale on się odblokowuje. On się cały czas po prostu tutaj ładuje spokojnie. Więc trzeba tylko uważać, żeby mieć jakiś zapas. Albo przełączać się na inną postać chyba. Tak też można robić i wtedy mamy cały uzupełniony. Okej. Jeszcze jeden gdzieś tu jest. Cholera, oberwałem i to nieźle. Chyba się udało. Jestem na miejscu.
Tak jest, moi drodzy, więc kontynuujemy, bo to było oczywiście krótkie. Ale zobaczcie, prawie wszystko mi się udało zrobić. Oczywiście tylko 11 tysięcy klocków nie zebrałem, ale wszystkie inne zadania zostały ukończone. Jestem w szoku. Tak więc teraz tak, moi drodzy, 17 tysięcy uzbierać. Dwa jakieś kolekcjonerskie przedmioty. Taki standardzik, tutaj mamy Don't Get Hit. Pozostać nietrafionym przez jakieś rakiety oraz pokonać 10 Roninów. Depcząc ich chyba. A group traveled through here recently. I just hope one of them was Ronin. I owe him for what he did to my mom. No nieźle, słuchajcie. Mamy tutaj bardzo fajną zabawkę Jaya. Spróbujemy ich podeptać, tak jak jest wskazane. Trzech, czterech, dokładnie, mamy już czterech. Pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu, dziewięciu i dziesięciu, chyba będzie tak? Jest. Dobra, lecę dalej, moi drodzy. No dobra, elektryczne generatory. Powinniśmy to naładować właśnie tym naszym ultrapromieniem. Jest przejście. Ładnie wymierzone. I to chyba o te rakiety chodziło. Dobra, nie dajmy mu po prostu zaatakować, a powinno być dobrze. Super, jestem w środku. Można to rozwalać, te budynki także. Nawet trzeba, słuchajcie. Co jest, zablokowałem się. Dobra, już myślałem, że wiecie co, nie wyjdę. Coś z tego można zbudować chyba. Tylko po prostu wcześniej mi się zablokował. Nie mogłem wejść. Ale teraz już jest w porządku. Okej. Pozbieraj. Sprawdźmy, co z tego będzie można zrobić. Jakaś dziwna chyba rakieta. Okej. No i mamy medalik. Mamy chyba ten jeden z przedmiotów kolekcjonerskich, coś mi się tak zdaje. Albo po prostu jakiś medalik. Dosyć daleka droga. Są rakiety. Uwaga, 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 uwaga. Ruszaj, ruszaj do przodu. Kurczę, nie dają nam tutaj wytchnienia, powiem wam szczerze. Najlepiej jakbym cały czas pchnął się do przodu. Aż rozwalę te roboty. Okej. Prawie wszystkie klocki uzbierałem. Muszę przyznać, że lepiej się tym robotem steruje niż tym, którego ma Nia. Jeszcze troszeczkę tych klocków. Spróbujmy z tego zyskać. Okej, mam wszystkie.
Mam wszystkie, moi drodzy, więc mogę lecieć dalej. Ekstra. Tutaj coś zbudujemy. Zobaczmy, co to będzie. Chyba taran. Tak, taran. No i super. Większość chyba zadań, które były postawione, wykonałem. Ja jestem już chyba prawie na miejscu. To jest Ronin? Tak, Ronin. Dobra, czas tutaj wszystko porozwalać. Czekajcie, 7 muszę tych żołnierzy załatwić. 5 już mamy z głowy. Jeszcze 2 gdzieś tutaj musi być. Za bardzo chyba... O, jest jeden. Nawet 2. Nawet nie wiem kiedy, ale chyba zdeptałem jednego przypadkiem. Roboty. Pięć takich robotów, tak? Czy po prostu ludki jakieś, które tam się gdzieś pamiętają pod nogami. Okej, 5 jest. How are we gonna get in? I don't see a door. Okay, now I do. Quickly, there is no time to waste. All right, let's go. Dobrze, moi drodzy, dzięki za oglądanie. Jeśli wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę i zapraszam was na kolejne. Trzymajcie się, cześć!